zwiedzanie Korei Południowej rozpoczynamy od Busan, największego portu i drugiego co do wielkości miasta kraju. Jedna z najbardziej znanych w Korei, 12-kilometrowa plaża Haeundae. Wycieczkowym stateczkiem udajemy się w godzinny rejs w kierunku wysepek Oryugdo. Jest to jednocześnie okazja do obejrzenia panoramy Busan od strony morza. Cały zespół miejski liczy 4 miliony 100 tysięcy mieszkańców. Diamentowy most o długości prawie 7,5 km. Dopływamy do grupy 5 wysepek Oryugdo. Na jednej z nich jest latarnia morska. Korea Południowa liczy nieco ponad 100 tysięcy kilometrów kwadratowych powierzchni, a liczba ludności wynosi prawie 50 milionów. Idziemy do nadmorskiej świątyni Yeongguk-sa wzdłuż kamiennych figur chińskiego zodiaku. Bogini Guan Yin w religii ludowej czczona jako bogini miłosierdzia. Do niej rybacy modlą się o szczęśliwy powrót z połowu. Świątynia została wybudowana w 1376 roku. W czasie okupacji japońskiej została zburzona, a następnie wiernie odrestaurowana w roku 1970. Świnki, symbol błogosławieństwa. Uważa się, że w świątyni przynajmniej jedno z życzeń zostanie spełnione. Dlatego w Nowy Rok wielu Koreańczyków prosi w niej o pomyślność. Z lewej Budda przeszłości, z prawej Budda medycyny. Na ścianach sędziowie. Kaplica, w której wierni modlą się za zmarłych. Corocznie w kwietniu świątynia jest dekorowana lampionami z okazji urodzin Buddy. Samotna figura Buddy na skraju świątyni nad brzegiem Pacyfiku. Pomyślność na egzaminach zabiegają również uczniowie, składając w ofierze takie figurki. W parku Yandusan wznosi się wysoka na 120 metrów wieża widokowa. Oglądamy z niej nocną panoramę Busan. Dach nad centrum handlowym w kształcie skrzydeł mewy.
Nocą diamentowy most jest podświetlany w różnych kolorach. Targ rybny Jagalchi, uważany za największy targ rybny w Korei i jeden z największych na świecie. Mnóstwo tu ryb, skorupiaków i ośmiornic. Nad targowiskiem jest bar rybny. Wybrane na dole ryby przyrządzamy bezpośrednio na stole. W Busan od 1996 roku odbywa się Międzynarodowy Festiwal Filmowy. W Alei Sław nie brak nazwisk polskich twórców filmowych. Jest tu odcisk dłoni Krzysztofa Zanussiego i Agnieszki Holland. Festiwal w Busan jest jednym z trzech najważniejszych festiwali w Azji. Stawia sobie za cel promocję młodych filmowców. Od 2011 roku festiwal odbywa się w nowo wybudowanym Busan Cinema Center o powierzchni 30 tysięcy metrów kwadratowych, posiadającym 5 sal kinowych, w tym jedną na wolnym powietrzu, z miejscami dla 4000 widzów. Centrum wyróżnia się efektownie rozwiązanym zadaszeniem. Wspornikowy dach mierzy 85 metrów od jednego krańca do drugiego i jest największym tego typu dachem na świecie. Został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa. I tu kończymy nasz pobyt w Busan.